Kolor czerwony. Okej, zmieniam kolor urządzenia kolor na czerwony. W tym filmie zobaczycie prezentację sterownika kolorowego oświetlenia LED systemu automatyki domowej Fox. Zapraszam do oglądania. Do modułu można przyłączyć kolorowe taśmy RGB, ale mogą być też stosowane taśmy RGBW, ponieważ sterownik ma dodatkowy kanał dla światła białego. W taśmach LED RGB i RGBW czarny przewód to plus. Trzeba o tym pamiętać. Sterownik ma wyprowadzone przewody do przyłączenia łącznika monostabilnego. Do pracy układu będzie potrzebny też zasilacz. Przewody z S1 i S2 przyłączamy do wyjść łącznika podwójnego. Minus 12 V z zasilacza do zacisku minus modułu. Przewody z taśmy LED odpowiednio. Niebieski do zacisku B, zielony do zacisku G i czerwony do zacisku R. Gdyby to była taśma RGBW, byłby jeszcze kolor biały i byłby przyłączony do zacisku W. I zostały jeszcze trzy przewody. Przewód czarny, przypominam, był to plus z taśmy LED. Przewód czerwony, zasilanie plus 12 V z zasilacza. Oraz czerwony, wspólny przewód z łącznika. Przewody te przyłączamy do zacisku plus modułu. Po włączeniu napięcia moduł znajduje się w trybie fabrycznym. Wskazuje na to ciągle świecąca się dioda. Można już jednak sterować taśmą LED za pomocą łącznika lokalnego. Następnym krokiem jest dodanie modułu do aplikacji Fox. Proces ten nazywa się personalizacją. Nadawane są hasła oraz konfigurowany dostęp do sieci Wi-Fi oraz dostęp zdalny. Szczegółowy poradnik dodawania modułu do aplikacji znajdziecie na kanale F&F. Link w opisie pod tym filmem. Proces dodawania i personalizacji trochę trwa, ale już po paru chwilach będziemy mogli w pełni korzystać z możliwości sterowania aplikacją.
Sterować taśmą możemy dotykając ikonę w folderze lub gdy dłużej przytrzymamy, znajdziemy się w ekranie szczegółowym. Tu klikając w kolor wchodzimy w ustawienia barw. Możemy najpierw wybrać odpowiedni kolor i jasność i zapisać te ustawienia lub sterować na żywo. W menu możemy ustawić też czas przejścia, czyli czas rozjaśniania. Mimo, że nie jest to taśma RGBW i nie mamy wydzielonego kanału dla światła białego, to kombinacja kolorów niebieskiego, zielonego i czerwonego daje nam też barwę białą i możemy nią sterować. Oczywiście nie w pełnym zakresie, tak jakby był to dodatkowy kanał biały, ale jest możliwe. Możemy korzystać z zewnętrznych kalendarzy internetowych zintegrowanych z aplikacją i zaplanować działanie modułu, czyli włączenie określonego koloru o określonej godzinie lub według funkcji astronomicznych. Do programowania używamy rozkazów. Rozkaz składa się z aliasu, czyli zbioru nazw, na które reagować będzie urządzenie, oraz tagów, czyli zbioru poleceń, które urządzenie będzie mogło wykonywać. Tu po kolei były wykonywane rozkazy włącz niebieski, włącz zielony, włącz czerwony i wyłącz wszystko. Rozkazy mogą korzystać ze wszystkich możliwości oferowanych przez kalendarze internetowe, takie jak wydarzenia jednorazowe i cykliczne, wydarzenia trwające przez wiele dni, wydarzenia powtarzające się w określonym przedziale czasu lub przez określoną ilość cykli. Po integracji np. z asystentem Google możemy sterować głosowo. Ustaw kolor czerwony. Jasne, zmieniam kolor urządzenia kolor na czerwony. OK, Google. Włącz urządzenia Fox. Jasne, włączam urządzenia 7 rzeczy. OK, Google. Wyłącz ściemniacz. Jasne, wyłączam urządzenie ściemniacz. OK, Google. Ustaw kolor zielony. OK, zmieniam kolor urządzenia kolor na zielony. OK, Google. Wyłącz urządzenia Fox. Jasne, wyłączam urządzenia 7 rzeczy. System bezprzewodowej automatyki domowej Fox umożliwia w prosty i inteligentny sposób sterowanie urządzeniami elektrycznymi w domu. Moduł Color LED jest jednym z jego elementów. Dziękuję za uwagę.